Dom wydawniczy Rebis przedstawia Tom Sweaterlich Świat miniony Przełożył Mirosław Pejabłoński Czyta Laura Breszka Dla Sonii i Genevieve Jak widzę wzrok wasz sięga za granice Zdarzeń dziejących się w obecnej porze Lecz obecności zakryte wam lice Dante Alighieri, Boska komedia, piekło, pieśń dziesiąta, w przekładzie Edwarda Porębowicza. Prolog, rok 2199. Ostrzeżono ją, że ujrzy rzeczy, których jej umysł nie pojmie. W martwym lesie, w zimie, w niekończącej się nigdy zimie, Stały drzewa poczerniałe od ognia i pokryte lodem. Kilka pni leżało przewróconych. Zwęglone gałęzie tworzyły koronkowy wzór. Godzinami szła przez obszar martwych sosen, ale kombinezon kosmiczny zapewniał jej ciepło. Cienki strój, który dawał swobodę ruchów pozwalającą posuwać się naprzód. Skafander był pomarańczowy, kolor dla kursantów, gdyż była to jej pierwsza wyprawa w daleką przyszłość ziemi. Wszędzie, w każdym kierunku, w którym patrzyła, widziała zważone mrozem niebo i zaśnieżone podłoże zasłane krzyżującymi się pniami obalonych drzew. Nie było słońc, bladego dysku słońca, jakie znała, oraz jaskrawego promieniowania fenomenu, który jej instruktor nazwał białą dziurą. Niegdyś to była Virginia Zachodnia. Odeszła daleko od bazy i martwiła się coraz bardziej – czy znajdzie drogę powrotną do Kładlandera, żeby zdążyć na czas podjęcia. Dozymetr pokazywał poziom jej napromieniowania. Kolorowa plama, która w ciągu ostatnich kilku godzin zmieniła barwę z jasnej zieleni do zieloności rzęsy wodnej. Została zainfekowana przez to miejsce, którego powietrze i glebę zanieczyszczały opary metalu, cząsteczki na tyle małe, żeby wniknąć przez kombinezon do jej organizmu. KTN -y nazwał je jej instruktor. Kwantowo tunelowane nanocząsteczki, powiedział. Zapytała go, czy KTN -y są jak rój robotów, ale odparł, żeby myśleć o nich raczej jako raku. Zagnieżdżają się w mikrotubulach jej komórek, a kiedy znajdzie się ich tam wystarczająco dużo, będzie stracona. Nie chodzi o śmierć, rozwinął niedokładnie. Powiedział jej, że zobaczy, co kteny robią z ludzkim ciałem, ale że jej intuicja może odrzucić te wizje, że może być pełna obrzydzenia i poczuć gwałtowną potrzebę odwidzenia. Jedno ze spalonych drzew stało nadal. Naga sosna, okryta korą z popiołu, a kiedy minęła białe drzewo, krajobraz wokół niej się zmienił. Wciąż znajdowała się w lesie, ale drzewa nie były już spalone i przewrócone. Teraz sosny rosły bujnie, zielone, chociaż obsypane śniegiem. Lud przygiął gałęzie odległych chojaków, niewyraźnych za kurtyną śniegu. Jak się tutaj znalazłam? Obejrzała się. Żadnych śladów, nawet jej własnych. Zabłądziłam. Przepychała się między iglastymi gałęziami, wyczerpana brnięciem przez zaspy. Minęła kolejne spalone drzewo, identyczne jak to, które widziała wcześniej. Martwe ze szkieletami spalonych gałęzi. A może to była ta sama sosna? Kręcę się w kółko pomyślała, przechodząc nad korzeniami i kamieniami, ześlizgując się po śniegu, starając się wypatrzyć coś znajomego, jakąś charakterystyczną cechę krajobrazu przecisnęła się przez przerwę między drzewami i wyszła na polanę na brzeg Czarnej rzeki. Krzyknęła na widok ukrzyżowanej kobiety. Ukrzyżowano ją do góry nogami, ale nie było krzyża. Wisiała w powietrzu, unosząc się nad czarną wodą. Ogień płonął wokół jej nadgarstków i kostek nóg. Klatka piersiowa była rozciągnięta, wypukła, ciało skarlałe, wychudzone do stopnia zagłodzenia. Nogi pokrywały czarne smugi gangreny. Twarz była sina, fioletowa kałużą napływającej do niej krwi, a włosy jasnoblond zwisały tak, że dotykały powierzchni wody. W ukrzyżowanej kobiecie rozpoznała samą siebie i osunęła się na kolana na brzegu czarnej rzeki. Sztuczka katenów, pomyślała. To było odrażające, ta niedorzeczność. Są we mnie, każą mi widzieć te rzeczy. Ogarnęła ją panika na myśl, że kateny gromadzą się w jej komórkach, w mózgu, ale mimo to zrozumiała, że to nie jest halucynacja. Że ukrzyżowana kobieta jest realna, równie rzeczywista jak ona sama, jak rzeka, lód i drzewa. Pomyślała, żeby ją odciąć, ale perspektywa dotknięcia wiszącej przerażała ją. Jej dozymetr zmienił barwę z zielonej na musztardowo-żółtą, a ona ruszyła biegiem, aktywując sygnał podjęcia, próbując przypomnieć sobie położenie miejsca ewakuacji, ale las otaczający rzekę był obcy, a ona zagubiona. Potykając się w śniegu, zawróciła w stronę, z której przyszła, jak się jej zdawało, smagana przez lotowaty wiatr. Minęła kolejne białe drzewo, identyczne jak pozostałe, albo nie. To musiało być to samo. Spalona sosna o korze z białego popiołu. do zymetru pociemniała do barwy czerwonawej gliny. Nie, 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 pomyślała, biegnąc znowu, nurkując pod chwytającymi ją gałęziami. Dozymetr rozbłysnął jaskrawą czerwienią. Poczułam dłości i upadła, przytłoczona ciężarem własnej krwi. Poczołgała się między drzewami i przekonała się, że dotarła ponownie na polanę na brzegu czarnej rzeki. W miejsce swojego ukrzyżowania, ale teraz widziała tam tysiące ciał wiszących do góry nogami wzdłuż biegu rzeki. Nad mężczyźni kobiety krzyczący w świetle dwóch słońc. — Co się dzieje? — zapytała na głos, nie zwracając się do nikogo konkretnego. Wzrok jej pomrocznią. Walczyła o oddech. Kiedy ujrzała na niebie błyski, pomyślała, że być może traci przytomność, ale to były światła jednego z kwadlanderów, modułu o nazwie Tezeusz. Sygnał podjęcia, pomyślała. Jestem uratowana. Kładlander podskoczył kilka razy na polanie, zanim osiadł na lodzie. Tutaj, powiedziała słabym głosem. Próbowała krzyknąć – tutaj jestem! Z włazu wygramolili się dwaj mężczyźni w kombinezonach kosmicznych oliwkowej barwy, noszonych przez członków marynarki i widziała, że podchodzą do rzeki. – Tutaj! – powtórzyła, ale przybyli i znajdowali się zbyt daleko, żeby ją usłyszeć. Usiłowała wyczołgać się spoza linii drzew, chciała pobiec w stronę tamtych ludzi, ale była zbyt słaba, żeby się podnieść. Widziała, że mężczyźni brodzą w rzece, zanurzeni po pas. Ujrzała, że ściągając powietrza ukrzyżowaną kobietę, biorą ją w kołyskę ramion. Owinęli ją w grube koce. — Nie! Jestem tutaj! Tutaj! — powiedziała, ale widziała, że wnoszą ukrzyżowaną, inne wcielenie jej samej na pokład lądownika. — Jestem tutaj! — powtórzyła. — Proszę! — jej dozymetr ściemniał do barwy błotnistego brązu. Następny będzie śmiertelny odcień czerni. Zamknęła oczy i czekała. Potężne szarpnięcie silników sprawiło, że odzyskała przytomność i poznała, gdzie się znajduje. W kapsule kładlandera. pojęła, mając nadgarstki i kostki nóg przywiązane do koi, a głowę i kark chronione przez wyściełany stabilizator – była odrętwiała, miała dreszcze, a przykrywające ją koce były przytroczone w rogach. Przyspieszenie związane ze startem zmalało, poczuła nieważkość. Proszę, odezwała się, zawróćcie, jestem tam na dole. Wróćcie, proszę, nie zostawiajcie mnie. Wszystko w porządku, jesteś bezpieczna zapewnił ją instruktor, lecąc przez kapsułę do jej posłania. Był mężczyzną dużo starszym od niej, o srebrzystych włosach, chociaż niebieskie oczy sprawiały wrażenie młodych. Kiedy sprawdzał jej puls, dłonie miał delikatne i miękkie. Nadgarstki i kostki stóp będą cię mocno bolały, stwierdził. Nie wiem, jak byłaś spętana, ale doznałaś oparzeń, ucierpiałaś na skutek wychłodzenia, masz rozległe odmrożenia, hipotermia. Macie niewłaściwe ciało. Powiedziała, przypominając sobie, że w jakiś sposób widziała samą siebie w pomarańczowym kombinezonie kursantki czołgającej się wzdłuż linii drzew. Musisz mi uwierzyć. Wciąż jestem tam na dole. Proszę, nie zostawiajcie mnie. Nie, jesteś z powrotem na Tezeuszu, odparł instruktor. Znaleźliśmy cię w lesie. Miał na sobie niebieskie spodenki gimnastyczne, białe podkolanówki oraz szary t-shirt NCIS. Jesteś zdezorientowana, dodał. KTN mieszają ci w głowie, masz je we krwi. Ich stężenie w twoim organizmie osiągnęło niebezpieczny poziom. Nie rozumiem, odparła, usiłując sobie przypomnieć, ale umysł miała ociążałe. Co mam w sobie? Nie wiem, co to są KTN. Zęby jej dzwoniły, ciało drżało. Przenikliwy ból torturował kończyny, jasne strzały nerwobólów, ale palce, ręki, nóg miała zdrętwiałe. Przypomniała sobie, że pozbyła się kombinezonu kosmicznego przy rzece. Zrzuciła ubranie. Pamiętała lód palący jej barki, powodujący bąble. Pamiętała ogień na nadgarstkach i kostkach nóg. Pamiętała, że godzinami wisiała do góry nogami nad płynącą czarną wodą. Całymi dniami może modliła się o śmierć, kiedy ujrzała samą siebie wyłaniającą się spoza sosen. — Nie rozumiem — powiedziała płacząc z bólu — — W tej chwili naszym głównym zmartwieniem są hipotermia i odmrożenia — stwierdził instruktor, podlatując bliżej jej stóp i odwijając róg pledu, żeby sprawdzić jej stan. — Och, Szanon — westchnął. — Och... Uniosła głowę i zobaczyła, że stopy ma fioletowo-czarne i spuchnięte, a wokół łuszczy się żółtawa skóra. — Boże, nie... Och. Boże, nie... Powiedziała i w stanie szoku wydało się jej, że te stopy należą do kogoś innego, że są cudze, nie jej. Ktoś włożył między palce kawałki gazy. Po lewej nodze wspinały się filetowe smugi. Instruktor potarł jej stopy wilgotną myjką, ale nie czuła wody nawet, kiedy jej bąble wyciśnięte z materiału spłynęły po palcach i odleciały, wirując w powietrzu niczym szklane paciorki. Twój umysł cierpiał. Pamięć mogła zostać zaburzona skutkiem wychłodzenia, powiedział. Porucznik Stilwell i Madalexis uratowali cię i ustabilizowali twój stan. Nie jesteś już tam, jesteś tutaj. Jesteś teraz bezpieczna. Nie wiem, kim są tam ci ludzie, odparła. Nazwiska nic jej nie mówiły. Kładlandera pilotował porucznik Radiker wraz z Matem Lee. O ile wiedziała, nie istniał żaden Stilwell. Wypukły iluminator ujmował w ramę ziemię, odległą teraz, marmurowo-białą, pełną mgieł i lodu. Rozmyślała o swoim ciele, które umierało na dole w dziczy, nadal w kombinezonie kosmicznym, ale widziała, że jej skafander jest zamknięty w jednej z szafek kapsuły, jaskrawo-pomarańczowy, jak kurtka myśliwska. Co się ze mną dzieje, do diabła? Chociaż nadgarstki i kostki nóg spowijały bandaże pachnące maścią, Czuła, że skóra ją piecze, jak polewana kwasem. To boli, poskarżyła się. Bardzo boli. Zawiadomiliśmy lekarzy, że cię wieziemy, poinformował ją instruktor. Są gotowi zająć się tobą, gdy tylko zadokujemy do statku. Co? Co to było tam na dole? Co mi się stało? zapytała. Wisiałam. Wszyscy oni widziałaś ukrzyżowanych ludzi wiszących wzdłuż rzeki. Odparł. Też ich widywałem podczas wielokrotnych podróży, kiedy badałem terminusa. Nazywamy ich wisielcami. Krzyżują ich kateny. Ukrzyżowały ciebie. Powiedziałeś, że mam je we krwi. Pozbądźcie się ich. Wydobądźcie je ze mnie. Szanowny, przechodziłem przez to, nie da się ich pozbyć. Mówiliśmy o tym na szkoleniu. Sądziłem, że jesteś gotowa. Ostrzegałem cię przed nimi. Nie. Nigdy tego nie zrobiłaś, zaprzeczyła, wysilając się, żeby się skupić pomimo bólu rwącego pieczenia nadgarstków. Jej wspomnienia były zagmatwane, splątane. Pamiętała, że podróżowała do głębokiego czasu na USS William McKinleyu do roku 2199 albo do jednej z nieskończonych możliwości roku 2199, na odległość niemal dwustu lat. Kiedy tam przybyli, nad ziemią wisiała blada radiacja, lśniąc niczym drugie słońce. Cała załoga była zdumiona. Nikt nie wiedział, czym było to blade lśnienie. Nikt jej nie ostrzegł przed katenami ani nie poinformował o wisielcach. Mówiłeś, że zabierzesz mnie do domu. To wszystko, o co kiedykolwiek powiedziałeś. Szanon — odezwał się bezradny instruktor. Ponownie przetarł mejką jej stopy. Nie wiem, co powiedzieć. Hipotermia może powodować amnezję. Możliwe, że kiedy dojdziesz do siebie. Spotkanie z Williamem McKinleyem, przygotować się do dokowania, rozległo się z głośnika. Nie poznała tego głosu. Pamiętała gnającą pod nią czarną wodę. Spojrzała ponownie na swoje stopy. Prawa odzyskała nieco naturalnych barw, ale palce lewej były nadal czarne, a linie ciągnące się w górę nogi pociemniały. Na ten widok poczułam dłości. Czym one są? Czym są ktn -y? Co jest w moim organizmie? Zapytała walcząc z oszołomieniem. Mam gdzieś, że ci się wydaje, że już to przerabialiśmy. Nie wiemy skąd przybyły, niczego chcą, odparł instruktor. Może nie chcą niczego. Kwantowo otunelowane nanocząsteczki. Uważamy, że pochodzą z innego wymiaru, że przeszły przez białą dziurę. To drugie słońce, które widziałaś, kiedyś w naszej przyszłości, powodują zdarzenie, które nazywamy terminusem ukrzyżowania chwila, w której ludzkość przestaje się liczyć powiedział instruktor nikt nie zostaje przy życiu w każdym razie nie w konwencjonalnym znaczeniu tego słowa. Istnieją wisielcy, ale są także uciekinierzy. Miliony uciekających wielkimi grupami, póki ich ciała nie ulegną dezintegracji, albo nie rzucą się do oceanu, żeby utonąć. Niektórzy kopią doły i kładą się na dnie, inni stoją z twarzami uniesionymi do nieba, a ich usta wypełnia płynne srebro. Tworzą ludzkie łańcuchy na plażach i wykonują to, co nazywamy kalisteniką. Dlaczego? Nie wiemy. Dlaczego, ani w jakim celu? Może cel nie istnieje. Ale to jest jedynie pewna wersja przyszłości, stwierdziła, wyobrażając sobie, że kateny w swojej krwi odczuwa jako pasożyty. To tylko jedna z nieskończonych możliwości. Istnieją więc inne możliwości, inne przyszłości. Terminus nie musi nastąpić. Terminus kładzie się cieniem na przyszłości naszego gatunku, odparł jej instruktor. Wszystkie linie czasowe, które odwiedziliśmy. Kończą się terminusem. On się przybliża. Na początku oceniliśmy to zdarzenie na rok 2666, ale następni podróżnicy, którzy go doświadczyli, stwierdzili, że przesunął się do roku 2456, a potem jeszcze bliżej do 2121. Widzisz. Terminus jest jak spadające na nas ostrze gilotyny. Nasza marynarka i jej flota otrzymały zadanie znalezienia drogi wyjścia z tego cienia, a naszym powołaniem jest wspierać marynarkę. Wszystko, czego ci nauczę, wszystko, co ujrzysz, ma na celu pomóc naszemu gatunkowi uniknąć terminusa. Musimy znaleźć drogę wyjścia z cienia. Co jeszcze zobaczę? Kres wszystkiego. CZĘŚĆ PIERWSZA ROK 1997 Słucham? Agentka specjalna Shannon Moss? Nie poznawała głosu mężczyzny, chociaż przeciąganie samogłosek było znajome. Wychował się tutaj, w Wirginii Zachodniej albo na wiejskich terenach Pensylwanii. Mówi Moss, potwierdziła. Zabito rodzinę. Głos zadrżał. Dyspozytor Policji Hrabstwa Waszyngton odebrał zgłoszenie nieco po północy. Zaginęła dziewczyna. Druga nad ranem, ale wiadomość była jak lodowata kąpiel. Shannon była teraz w pełni rozbudzona. Z kim rozmawiam? Agent specjalny Filip Nestor. Odparł rozmówca. FBI. Włączyła nocną lampkę. Ściany sypialni pokrywała kremowa tapeta ze wzorem winorośli i chabrowe róże. Śledziła wzrokiem kontury, zastanawiając się. Skąd moje zaangażowanie? Zapytała. Jak rozumiem, szef naszego oddziału terenowego skontaktował się z kwaterą główną, a oni polecili cię włączyć, odparł Nestor. Potrzebują pomocy NCIS. Naszym podejrzanym jest członek Navy Seal. Gdzie? W Canonsburgu przy Cricketwood Court, przecznicy Santers Creek, powiedział. Hunting Creek? Znała Hunting Creek? Cricketwood Court. Przy tej ulicy mieszkała Cortney Gim, jej najlepsza przyjaciółka z młodości. Twarz kortnej wypłynęła z pamięci most, niczym krawy nurzająca się z wody. Z iloma ofiarami mamy do czynienia? Potrójne zabójstwo, odparł Nestor. Jest źle nigdy dotąd powoli. Widziałem kiedyś dzieci potrącone przez pociąg, ale nigdy czegoś podobnego, stwierdził. Dobra, powiedziała Shannon. Mówiłeś, że zgłoszenie nastąpiło po północy? Nieco później, rzekł Nestor. Sąsiadka usłyszała tumult i wezwała w końcu policję. Ktoś z nią rozmawia? Jeden z naszych ludzi jest teraz u niej. Dotrę tam za trochę ponad godzinę. Zebrała się w sobie, żeby złapać równowagę, zanim spróbowała wstać. Jej prawa noga nadal była szczupłą kończyną sportsmenki, ale lewa kończyła się w połowie uda stożkowatym kikutem, którego mięśnie i ciało były zwinięte jak ciasto. Straciła nogę całe lata temu, kiedy została ukrzyżowana w trakcie głębokiej zimy terminusa. Amputacja w połowie uda. Chirurg marynarki odciął część, w którą wdała się gangrena. Kiedy wstała sterczała na jednej nodze jak długo nogi ptak brodzący, kołysząc się na opuszkach palców w celu utrzymania równowagi, kule były w zasięgu ręki. Kule firmy Lofstrand stały oparte w przerwie między łóżkiem a stolikiem nocnym. Wsunęła przed ramiona w obejmy i chwyciła rączki, po czym ruszyła przez sypialnię zawaloną ubraniami, czasopismami, płytami CD i pustymi pudełkami po płytach. Bałagan grożący poślizgnięciem się, przed czym przestrzegał ją terapeuta. Cricket Woodcourt. Na myśl o powrocie tam Shannon przeniknął dreszcz. Ona i Cortney były jak siostry w gimnazjum w pierwszej klasie ogólniaka, bliżej niż siostry były nierozłączne. Wspomnienia Moso Courtney stanowiły najmilszą kwintesencję okresów letnich z dzieciństwa. Niekończących się dni spędzanych nad basenem, kolejek górskich w Kennywood, dzielenia się papierosami nad Chartier's Creek. Courtney zginęła, gdy były w drugiej klasie liceum. Zamordowana na parkingu dla kilku dolarów, które miała w torebce. Headline news w odbiorniku w sypialni, kiedy się ubierała. Zaaplikowała antyperspirant na szczątkową kończynę, potem umieściła na końcu kikuta poliuretanową wkładkę, rozwinęła ją i podciągnęła jak nylonową pończochę. Wygładziła gumowy rękaw, pozbywając się bąbli powietrza, które mogły się tam zebrać. Proteza to był prototyp, Oto Bock Silek, skomputeryzowany, zaprojektowany pierwotnie dla rannych żołnierzy. Mos wsunęła nogę w gniazdo i wstała, a objętość jej uda wycisnęła powietrze z węglowego kołnierza, uszczelniając próżniowo protezę. Silek sprawiła, że poczuła się jakby jej szkielet został odsłonięty stalowe podudzie zamiast goleni. Włożyła spodnie i bluzkę w perłowym kolorze. przypięła kaburę z bronią służbową, narzuciła zamszową kurtkę. Ostatni rzut oka na telewizor. Doli kryła się w pełnej siana zagrodzie. Clinton ogłaszał świeżo podpisaną ustawę zakazującą klonowania ludzi. Klipy promujące NBA on NBC. Jordan contra Ewing. Cricketwood Court była ślepą uliczką. Światła ostrzegawcze rozbłyskiwały na trawnikach i ścianach szeregowych domów. Kwadrans po trzeciej nad ranem sąsiedzi wiedzieli, że coś się dzieje, ale mogli jeszcze nie wiedzieć co. Jeśli zerkali przez okna, widzieli nagromadzenie jednostek policyjnych, samochody z biura szeryfa i posterunków w Kanonsburgu, krążowniki policji stanowej. Dochodzenie w splątanej sieci kompetencji do czasu przybycia agentów federalnych. Sprawy prowadzone przez most dotyczyły przeważnie przestępstw, popełnionych przez marynarzy z dowództwa marynarki kosmicznej, przebywających w domu na przepustkach po powrocie z głębokich wód, stajnych misji w głębokiej przestrzeni i głębokim czasie. Barowe bójki, przemoc domowa, narkotyki zabójstwa zajmowała się sprawami dotyczącymi żołnierzy DMK, którzy się załamali i zatłukli na śmierć swoje żony czy dziewczyny. Tragiczne zdarzenia wywołane tym, że niektórzy nie wytrzymywali oglądania grozy terminusa czy świateł obcych słońc. Zastanowiła się, co tutaj znajdzie. Nieopodal stała zaparkowana furgonetka koronera. Silniki karetek i wozów strażackich pracowały na wolnych obrotach. Mobilne laboratorium kryminalistyczne FBI przejechało przez pobocze i wtoczyło się na trawnik przed domem jej dawnej przyjaciółki. Jezu Chryste. Dom, który Mos pamiętała z dzieciństwa, był jakby nałożony na ten stojący, jak odtwarzane jednocześnie dwa filmy, jako wspomnienie i miejsce zbrodni. Rodzina Kortnej wyprowadziła się stąd dawno temu i moc nie sądziła nigdy, że jeszcze kiedykolwiek postawi nogę w domu przyjaciółki, zwłaszcza w takich okolicznościach. Jednopiętrowy segment na końcu szeregu domów. Inne ustawione w ordynku, jak lustrzane odbicia. Każdy z podjazdem, malutkim garażem. Ganek każdego oświetlony jedną latarnią. Fasady identyczne wzdłuż całej ulicy. Cegła nakryta białym winylem. Zdawało się, że dorastając szaną spędzała tutaj więcej czasu niż we własnym domu. Nadal pamiętała dawny numer telefonu gimów. Oleiste wrażenie jednej rzeczywistości przesączającej się w drugą niczym żółtko wylewające się przez pęknięcie w skorupce jajka. Pociągnęła łyk kawę z termosu i potarła oczy, jakby chciała się obudzić. Przekonać samo siebie, że ta koincydencja domów jest prawdą, że jej nie wyśniła. Zbieg okoliczności, powiedziała sobie. W ogródku od frontu rusł niegdyś kwitnący dereń, który został ścięty dawno temu. Mos zatrzymała swojego pikapa przed blokadą szeryfa, a do jej okna podszedł zastępca. Brzuchacz w średnim wieku z szczeplinowskim wąsikiem, co byłoby zabawne, gdyby nie znużenie w jej oczach. Chciał kazać jej zawrócić, ale opuściła szybę i pokazała swoją legitymację. Co to takiego? Kryminalne biuro śledcze marynarki wojennej. Odpowiedziała przyzwyczajona do rozszyfrowywania skrótu swojej agencji. Agentka federalna interesują nas ewentualne związki z wojskiem. Jest źle? Mój kumpel był wcześniej w środku i powiedział, że to najgorsze, co widział w życiu. Po prostu najgorsze, kurwa. Odparł zastępca szeryfa. Oddych miał kwaśne od kawy. Mówi, że niewiele z nich zostało. Są już dziennikarze? Jeszcze nie. Powiedziano nam, że furgonetki agencji informacyjnych są w drodze z Pittsburgh'a. Nie sądzę, żeby wiedzieli, co zastaną. Poza tym spokój. Proszę przyjechać. Taśma policyjna oddzielała trawnik i podjazd biegła od słupa latarni i zakręcała wokół balustrady skutego żelaza na ganku. Kilku techników kryminalistycznych zbiło się w gromadkę w pobliżu garażu. Przerwa na papierosa. Obserwowali zbliżanie się most bez oznak zwyczajowego szowinizmu czy bezpośrednich spojrzeń, z jakimi spotykała się niekiedy na miejscach zbrodni. Zerkając z dzisiejszej nocy w jej stronę, mieli nawiedzone oczy, jakby współczuli jej z powodu tego, co będzie musiała znieść. Wejście było zasłonięte plastikową płachtą, ale odór z domu zaatakował ją, gdy tylko zanurkowała pod tą kurtyną. Mdły zapach krwi, świeżego ognicia oraz gówna zmieszane ze sprodem środków chemicznych używanych przez techników w zestawu do pobierania próbek i etanolu. Zapachy wsiąkły w nią, czuła metaliczny posmak krwi. Jej ślina stała się natychmiast miedziana w smaku, jakby mossała jednocentówki. Kryminalistycy w kombinezonach ochronnych tłoczyli się w przedpokoju zajęci zabezpieczaniem dowodów, robieniem zdjęć. Przed ujrzeniem nowego miejsca zbrodni Shannon ogarniała na moment nerwowa antycypacja. Kiedy jednak skręciła za róg i zobaczyła z czym ma do czynienia, cała jej nerwowość ulotniła się. Zastąpiona przez naglący połęc smutku przymus jak najszybszego poskładania z powrotem połamanych kawałków. Na podłodze leżeli chłopiec i kobieta o zmasakrowanych twarzach, miazga mózgów, krwi i odłamków kości. Na zwłokach chłopca flanelowe spodnie, sportowa bluza jako góra od piżamy. Miał dziesięć, jedenaście lat, uznała Mos. Koszula nocna kobiety była przesiąknięta krwią, gołe nogi, zsiniałe, gdzie odbarwiła je bladość. Oboje opróżnili jelita. Podłoga była mokra od głównej stojącej krwi, która zebrała się na wykładzinie w postaci nieregularnych strumyków. Fetor pozbawił szanon oddechu. Ten odór ich poniża, pomyślała. Ich człowieczeństwo upodlone za sprawą smrodu, kloaki i bezkształtności. Mos poznała dawno temu technikę dysocjacyjną, polegającą na przyglądaniu się ciałom przez różne soczewki, na jak największym oddzieleniu okaleczeń od osób, którymi ofiary nigdyś były – Patrzyła na kolegów przez obiektyw człowieczeństwa, a na zwłoki przez pryzmat technik śledczych. Shannon potraktowała trupy przedmiotowo. Cios, który zabił kobietę, był jednym z dwóch uderzeń w jej głowę. W lewą kość jarzmową albo ciemieniową po tej samej stronie. Lewa źrenica rozlała się do wielkości sporego czarnego spotka. Moss zauważyła, że chłopcu zerwano wszystkie paznokcie. Wyglądało na to, że także u palców stóp. Przyjrzała się kobiecie i przekonała się, że jej również usunięto paznokcie. Ktoś, bez wątpienia mężczyzna, zabił tych ludzi, po czym ukląkł w kałuży krwi, żeby pozbawić ich paznokci. Czy też zrobił to, zanim ich zamordował? Dlaczego to uczynił? Jeden z techników rozciągał nici od plam krwi na ścianach i na suficie, tworząc siatkę, która wyznaczała ognisko rozprysku. Wyglądało na to, że ofiary klęczały podczas ataku czy też egzekucji. Pokój, w którym umarły, był nijaki, niegustowny. Nie przypominał ani trochę wnętrza, które Mos niegdyś znała. Wygodnego, przestronnego salonu w domu jej najlepszej przyjaciółki. Teraz był beżowy, z reflektorkami na szynach. Gołe ściany, żadnych obrazów, żadnych fotografii. Pomieszczenie wyglądało, jakby nikt w nim nie mieszkał. Jak nieruchomość przygotowana na sprzedaż, Shannon Moss, jeden z ludzi w kombinezonach ochronnych, przerwał pracę. Zaczerwienione oczy, niemal szkarłatne. Ciemna cera pobladła, pod nosem maść waporów, rozsmarowana w dwóch szarych smugach. — Agentka specjalna, Kryminalne Biuro Śledcze Marynarki Wojennej — powiedziała Moss. Przeszedł przez pokój po podstopniach ze stali nierdzewnej, z których technicy korzystają jak z kamieni w rzece, żeby nie zadeptywać śladów krwi. Żułgumę. – Agent specjalny William Brock. Dowodzę tutaj. Porozmawiajmy. Brock poprowadził ją przez wąską kuchnię, w której zgromadzeni tam ludzie nie mieli już na sobie kombinezonów ochronnych. Ich koszule i krawaty były wymięte po całych godzinach pracy, a twarze wymizerowane z niewyspania. Brock zaś wyglądał na niezmordowanego, jakby szarżował agresywnie, póki morderca nie zostanie schwytany. Zły niemal patrzący wilkiem, kiedy prowadził most, jakby osobiście obrażony przez to, co się tutaj stało. Miał słuszną posturę, jego baryton brzmiał donośnie w pomieszczeniu wypełnionym stłumionymi głosami. Tędy prosto do tego małego pokoiku, powiedział odsuwając cienkie, harmonijkowe drzwi pomieszczenia, odchodzącego od kuchni. Resztę domu zmodernizowano bezdusznie przez lata, ale ta dziupla pozostała niezmieniona. Najwyraźniej nietknięta od czasu, gdy Mos widziała ją ostatni raz. Efekt wytrącił ją z równowagi, jakby to małe wnętrze zostało zapomniane, kiedy czas przemijał. Drewnopodobne podobne panele, jaskrawa lampa spowijająca pokój bursztynowym blaskiem. Nawet biurko z płyty wiórowej i szafki na dokumenty były podobnymi, jeśli nie tymi samymi, elementami wyposażenia. Kortney znalazła kiedyś schowane w szafce plik listów, które pisali jej rodzice, kiedy się rozwodzili. Dziewczęta usiadły na frontowym ganku i czytały je sobie wzajemnie na głos. Szanon uderzyło, jak szczere, niemal dziecinne mogą być listy do żony pisane przez dorosłego mężczyznę, nie różniące się niczym od licealnych liścików o zerwaniu. Najmniejszej różnicy, pomyślała. Nic się nie zmienia. Serce się nie starzeje. – Mamy zdjęcia ofiar? – zapytała. – Jakieś współczesne? Nie wiadomo, jak wyglądali. – Mamy kilka albumów, odparł brok pokwitowania z fotomatu i negatywy. Przekażemy ci je po wywołaniu. Miałaś okazję obejrzeć całe miejsce zbrodni, piętro? Będę musiała tam pójść, stwierdziła Moss. Brok zasunął harmonijkowe drzwi. Muszę z tobą pogadać, wyjaśnić kilka spraw. Powiedział, siadając za biurkiem z płyty wiórowej. Zastępca dyrektora FBI zatelefonował w środku nocy i wyciągnął mnie z łóżka. Zwykle nie ma takiego zwyczaju. Powiedział mi, że w Kanonsburgu doszło do przestępstwa, które podlega władzom federalnym kazało odizolować to miejsce. Ale to nie wszystko poddała Mos. Brok się wyszczerzył. Miał to być uśmiech, przełamanie lodów, ale przypominało grymas bólu. Przykleił gumę do rzucia do srebrnego papierka i zastąpił ją nowym czarnym paskiem. Jego oddech przyniósł woń lukrecji. Szanon zauważyła ślady zębów na jego długopisie. Być może rzucił palenie, pomyślała, albo próbuje to zrobić. Tuż po czterdziestce, tak między czterdziestką a pięćdziesiątką, muskularny bywalec siłowni, uznała. Wyobraziła go sobie sparującego, boksera. Wyobraziła go sobie przebiegającego całe kilometry na ruchomej bieżni w pustych salach do ćwiczeń. Staram się zrozumieć, co mi powiedział zastępca dyrektora, rzekł Brock ogarnąć to, co tutaj zastaliśmy. Wprowadził mnie krótko w sprawę programu specjalnego dostępu zwanego głębokimi wodami. Wypowiedział te słowa niczym magiczną formułę, w oczach przemknął mu cień strachu. Tajny program marynarki wojennej. Powiedział, że nasz główny podejrzany, Patrick Mersult, członek SEAL, jest powiązany z programem głębokie wody podległym dowództwu marynarki kosmicznej. Polecił mi włączyć do śledztwa Shannon Moss. Zaledwie kilka godzin temu, przed tym mężczyzną, otworzył się zakres możliwego świata. Pomyślała Mos, obserwując, jak Broku siłuje uwierzyć w niewiarygodne. Został wprowadzony w tajniki głębokich wód. Ale ile mu zawierzono? Szanon pamiętała pierwszy odrealniony widok słońca, błyszczącego w przestrzeni na kadłubach floty DMK, jak brylanty rozsypane na czarnym aksamicie, podniosłość, której doświadczyło niewielu ludzi. Wyobraziła sobie, jak Brock odbiera w domu telefon. Wyobraziła go sobie siedzącego na brzegu łóżka i słuchającego swojego przełożonego, który opisywał mu to, co musiało brzmieć jak cuda. Mersul był kimś w rodzaju astronauty. Ciągnął Broka, jego szczęki żyły lukrecję. Głęboka przestrzeń. Wiem, co to jest głęboka przestrzeń. Rozumiem, że bywamy w Układzie Słonecznym dalej, niż się o tym informuje, ale. Nie pojmuję w jaki sposób. Piana kwantowa. Zatem powiedziano mu o głębokiej przestrzeni, ale nie o głębokim czasie, pomyślała Moss. Dowództwo Marynarki Kosmicznej miało oficjalne oblicze, było zaangażowane w Gwiezdne Wojny za czasów prezydentury Regana, miało w budżecie Departamentu Obrony pozycję równą nakładom na dowództwo Sił Kosmicznych i NASA, ale większość jego operacji była ściśle strzeżonymi tajemnicami. Shannon poleciała w głęboką przestrzeń, ale także w głęboki czas. Podróżowała do różnych wersji przyszłości nie tylko po to, żeby zobaczyć terminusa, ale także w związku z prowadzonymi przez siebie dochodzeniami kryminalnymi. Te przyszłości były nazywane NTP, wymawiane jak nie te, niedopuszczalne trajektorie przyszłości. Niedopuszczalne, ponieważ przyszłość była zmienna. Wersje przyszłości, do których podróżowało DMK, były jedynie możliwościami rozgałęziającymi się w warunkach teraźniejszości. Moc nie wolno było wykorzystywać dowodów zebranych w przyszłości, żeby przedstawić sprawę oskarżeniu w teraźniejszości, gdyż przyszłość, której była świadkiem, mogła się nigdy nie zdarzyć. Myśl o mnie jako za sobie, powiedziała Shannon. Dlatego tu jestem, dlatego poproszono cię, żebyś mnie wezwał. Mój wydział zajmuje się przestępstwami związanymi z programem głębokich wód. Nie wiem, w co mam wierzyć, przyznał się Brock. Nie wiem, w co mam wierzyć odnośnie do Patryka Mersulta, na temat programu tajnych operacji. Wszystko to brzmi. Nie wiem, ile z tego rozumiem. Mamy zaginioną dziewczynę, rzekła Moss. To nasz priorytet. Przypomnienie o zaginionej nastolatce sprawiło, że się skupił. Myśl o jakimś działaniu. Marian Mersult powiedział głośno. Siedemnastolatka. Marian, powtórzyła Shannon. Znajdziemy ją. Zacznijmy od razu. Miejscowi byli tutaj pierwsi, poinformował ją Brock. Wszelka mgła niedowierzania rozproszyła się już. Ustalili natychmiast, że interesującą nas osobą jest Patrick Mersult. Zrozumieli, że to on zabił swoją rodzinę. Kiedy policjanci z Kanonsburga znaleźli dokumenty, z których wynikało, że Mersult jest marynarzem, zadzwonili do centrum rezerwistów, żeby informować na bieżąco marynarkę. Potwierdzili jego tożsamość. Służył w marynarce podczas wojny w Wietnamie. Musiał być dzieciakiem. Czego jeszcze się dowiedziałeś? Twój przełożony przesłał mi na temat Mersulta faks z Narodowego Archiwum Personelu Wojskowego w St. Louis. Kontynuował Brock. Ogólne informacje o nim, straszczenia. Navy Seal pod koniec lat 70., służył w dowództwie Marynarki Kosmicznej na początku lat 80. MAT pierwszej klasy, ale jego akta urywają się w 1983 roku. Okazuje się, że facet zniknął z radarów, wszystko na nazwisko żony. Oficjalny status? Zaginiony w akcji. MOS pomyślała: Marynarz żyjący w cieniu zaginiony w akcji marynarz DMK. Żołnierz zaginiony w głębokich wodach to tragedia, ale uznany za zaginionego marynarz żyjący w ukryciu, który pojawia się w ten sposób, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Musimy go natychmiast odnaleźć. Możemy dowiedzieć się czegoś bardziej konkretnego o tym facecie? zapytał Brock. Będę współpracowała z moim dyrektorem, ale NCIS jest, jest cywilnym organem odparła Moss. Mam certyfikat dostępu do ściśle tajnych informacji, tak jak i ty. Ale dane na temat programu Głębokie Wody są udostępniane według potrzeb, chwili i stopnia poufności. Możemy działać wyłącznie na podstawie tego, co powie nam marynarka. Brok wypluł gumę do rzucia do opakowania i pstryknięciem posłał pakiet do kosza na śmieci. Skupmy się na tym, co już wiemy, zaproponował. Sprawca obudził swoje ofiary, zebrał je w salonie, po czym zaatakował. Czym? Zapytała Moss. Toporem. Odparł Brok. Wyobraziła sobie klęczących kobietę i chłopca, laszczący cios, uniesienie siekiery przed kolejnym zamachem, unicestwienie rodziny równie proste jak rąbanie drewna. — Jakiś powód, żeby wątpić, że uczynił to Patrick Mersult? — zapytała. — Żadnego — powiedział Brock. Ale mógł mieć wspólnika. Sąsiadka, która wezwała policję, wspomniała o jego przyjacielu, facecie jeżdżącym czerwonym pick z rejestracją z Wirginii Zachodniej. Koncentrujemy się na tym pojeździe, próbujemy znaleźć jego właściciela. Opisała go jako kłopotliwego, zawsze blokował jej podjazd. żarówka z nalepkami na zderzakach. Rozejrzyjmy się na górze. Mos wyszła za blokiem spokoiku. Zanurkował pod taśmą policyjną, powiódł ją na górę. Wspinaczka, jaką odbywała niezliczoną ilość razy idąc za kortnej, której pokój był pierwszy po prawej. Poręcz ze skręconego metalu. Znajome wrażenie, że obraca się jej w dłoni. Wchodziła teraz po schodach na wpółświadomie. Ruch jej protezy niezbyt płynny, mechaniczny. Brok przystanął na ostatnim stopniu. Przyglądając się w spinaczce mos, zdawał się ją obserwować. Niemal gotów złapać, gdyby miała polecieć do tyłu albo się przewrócić. Shannon miała podziurki w nosie tych niezręcznych chwil. Kiedy ludzie się orientowali, że pracują z osobą po amputacji i próbowali wykombinować, jak ją mają traktować. Co zaszło na górze? Zapytała. Jessica, jego siedmioletnia córka, uciekła przed początkową napaścią, wyjaśnił Brok. Wbiegła tutaj. Pokój kortnej Brok oparł dłoń na gałce drzwi. Mam dwie córki, powiedział. Dwie piękne córki. Otworzył drzwi i wpuścił most do środka. Powrót do tego pokoju był jak wpełzanie z powrotem do kokonu. Pamiętała malowanie tych ścian na kolor różo o nazwie Guma do rzucia w czasie wakacji po szóstej klasie. Odsączanie wałka na pochyłej tacce. Kortnej krzyczącą za każdym razem, kiedy na jej czarne loki spadała paćka farby z sufitu. Pamiętała wydmuchiwanie papierosowego dymu przez żaluzję okienną w upalne lato. ACDC na talerzu gramofonu. Power Rage, aż płyta była tak zdarta, że nie odtwarzało się nic więcej poza kilkoma pierwszymi sekundami What's Next to the Moon. Pokój był obecnie w kolorze lawendy, z białą komodą i piętrowym łóżkiem. Córki Mersultów musiały go dzielić. Zeppelin i Van Halen zostali zastąpieni przez DiCaprio, Romeo i Julia. Ale pomieszczenie wydawało się takie samo. Ciało Jessyki Mersult znaleziono w rogu, tam gdzie dawniej stało łóżko Kortnej. Koszula nocna małej była w strzępach, na plecach ziała głęboka rana, jak rozdziawione usta, między łopatkami odartymi ze skóry. Biedna dziewczynka. Biedna dziewczynka. Dobrze się czujesz? Zapytał Brock. Gdzie są ich paznokcie? Shannon odpowiedziała pytaniem. Wzrok miała rozmyty, ale zauważyła, że na palcach dłoni i stóp dziecka także brak paznokci. Zbladłaś, stwierdził. Chcesz usiąść? Nic mi nie jest, zachwiała się. Brok podtrzymał ją, opierając dłoń na jej plecach. Dziękuję, powiedziała, chociaż nadal była oderwana od rzeczywistości. Poczuła przelotne zażenowanie. Weź się w garść, pomyślała. Jestem. Nie wiem, co jest nie tak, dodała. Przepraszam. Brok wyprowadził ją na korytarz. Posłuchaj. Odezwał się, zamykając za nimi drzwi pokoju. Każdemu trudno znieść podobny widok, zwłaszcza jeśli się do tego nie przywykło. Nie ma sprawy, jeśli jest ci trochę słabo. Muszę ci coś powiedzieć, rzekła. To jest... trochę mi trudno dzisiejszej nocy. To jest nies niesamowite, znam ten dom. Mów dalej. Dorastałam tutaj, powiedziała. Praktycznie mieszkałam w tym domu jako dziecko. Mieszkała tutaj moja najlepsza przyjaciółka Kortnej. Nazywała się Kortnej Gim. To był jej pokój. Spędziłam w nim mnóstwo czasu. Dokładnie tam stało jej łóżko. Bez jaj. Wytrąciło mnie to z równowagi, ale nic mi nie jest. Zapewniła go Moss. Kiedy zadzwonił Nestor i powiedział, że do zbrodni doszło przy Cricketwood Court, oparła się o ścianę. Dotykając jej czuła się tak, jakby mogła zedrzeć ten współczesny świat i ujrzeć ponownie swoją przyjaciółkę. Być nadal jej przyjaciółką, jakby czas w ogóle nie upłynął, jakby mogła wejść do dawnej sypialni, do minionego świata. Samozaciskowych bransoletek, plastikowych butów, kolorowych obrączek na aparacie ortodontycznym Kortnej. Pawiłyśmy się w lesie za tymi domami, powiedziała Shannon. Paliłyśmy tam papierosy. Opalanie się w fotelach ogrodowych, dzielenie się piwem. Ojciec Kortnej pracował na nocną zmianę, miały więc dom wyłącznie dla siebie, bo i matka mieszkała w Pittsburghu ze swoim chłopakiem. Gandzia w niektóre wieczory, gdy Kortnej udało się ją zdobyć, ale przeważnie siedziały po prostu do późna, oglądając telewizję. następnego dnia w szkole miały zaczerwienione oczy. W niektóre nocy imprezowały z innymi dziewczynami na boisku, winne z chłopakami. W niektóre wieczory Kortnej Shannon oraz chłopaki, których poderwały w centrum handlowym, upalali się, pili i migdalili. Nic poważnego, tylko pieszczoty, pocałunki i robienie dobrze ręką, kończące się późno w nocy zapachem mydła i spermy. Chryste, straciłam dziewictwo w pokoju na końcu tego korytarza, odezwała się. Brat Kortnej, Davy Gim, widziała jego twarz tak wyraźnie, jakby była z nim zaledwie wczoraj. On w klasie maturalnej, ona w pierwszej, kiedy chwycił w garście jej włosy i pocałował ją, wsunął dłoń pod jej bluzkę, rozpiął sobie dżinsy i położył jej ręce na sobie, twardniejącym w jej dłoniach. Uczucie jego ciężaru na niej, jego wciskania się w nią. — Przepraszam, nie powinnam była tego mówić. — Chodźmy zaczerpnąć świeżego powietrza — powiedział Brock. — Dasz radę zejść po schodach? — Poradzę sobie — odparła. Zajdę za chwilę. Pierwszą noc z Daviem Gimem spędziła w małej sypialni na końcu korytarza w pomieszczeniu przypominającym bardziej składzik czy pokój dziecięcy niż właściwą trzecią sypialnię. Pamiętała noże, które David kupił na pchlim targu. Plakat z Christie Brinkley ze Sports Illustrated. Leżeli na skrzypiącym podwójnym łóżku. Czuła jego niecierpliwe palce gmerające pod jej elastycznymi szortami. Wilgotny oddech na karku. Pamiętała dźwięki, które wydawał przez sen, gdy leżała rozbudzona, a blask księżyca skradał się po modelce prezentującej kostiumy kąpielowe. Zanim otworzyła drzwi dawnej sypialni Daviego Gima, Moss odczekała, aż usłyszy z dołu głos Broka. Wejście do tego pokoju było jak wkroczenie w kosmos. Gromady gwiazd i konstelacje zodiakalne wybuchały z nieskończonej ciemności. Stryknęła włącznik światła, częściowo licząc, może, że zobaczy plakat z Christie w kostiumie kąpielowym i kolekcję noży, ale zamiast tego ujrzała pokój małego chłopca o ścianach upstrzonych naklejkami gwiazd, które świeciły w ciemnościach. Głupie. Pożałowała tego, co powiedziała Brokowi, rozumiejąc, że powinna była trzymać buzie na kłódkę, że nie powinna w ogóle mówić nic o tym domu. Brak profesjonalizmu, chwila słabości. Widziała pokój nie taki, jaki był wcześniej, ale taki, jaki jest teraz. Pokój zamordowanego dziecka. Znalazła broka na dole. Trawniki przy Cricketwood Court srebrzył szron. Jego kwiaty rozpościerały się na przednich szybach zaparkowanych samochodów. W sąsiednim segmencie na piętrze zaświeciło się światło. Gdzie w tym czasie była Marian? Zapytała. Czy ktoś ją widział? Wszyscy sąsiedzi ją znają, ale nie było jej tutaj. Odparł brok. Od piątku. Dzwonimy teraz po nocy do członków rodziny i przyjaciół, próbując ją odnaleźć. Wspomniałeś, że Mersult ma kumpla jeżdżącego czerwoną półciężarówką, powiedziała Mos. Ktoś zna tego faceta? Nikt, rzekł brok. Sąsiedzi zauważyli to auto, bo często parkował je na ulicy, ale Mersult i jego kompan trzymali się na uboczu. Sądzę, że powinniśmy posunąć się dalej i rozpowszechnić komunikat o zaginięciu dziewczyny. Może się znaleźć, stwierdził Brock. Może być w domu przyjaciółki, sprawdzamy wszędzie. Alarmowy system powiadamiania o zaginionych był nowością, przypomniała sobie Shannon. Nie tak powszechno, jak kiedyś się stanie. To nam pomoże, powiedziała. Ktoś mógł ją widzieć. Brock spojrzał na podświetlaną tarczę swojego zegarka. Może twoje biuro znajduje się w Sisk, zgadza się? Spytał. Sisk to służby informacyjne sądownictwa kryminalnego, ośrodek nerwowy FBI, niedawno ukończony kampus. Krystaliczna osobliwość stojąca wśród wzgórz na pustkowiach w Wirginii Zachodniej nieopodal Clarksburga. Budynek należał do FBI, ale wobec braku obiektów marynarki wojennej czy piechoty morskiej w tym rejonie umieszczono tam siedzibę kryminalnego biura śledczego marynarki wojennej. Mieszkasz tam? Zapytał w pobliżu Clarksburga? Zgadza się. Moja żona, Raszonda, pracuje w SISK, w laboratorium daktyloskopii. Może wpadłeście na siebie. Jesteś mężem Raszondy Brock? Zdziwiła się Moss. W biurach SISK pracowało kilka tysięcy ludzi, ale Raszonda Brock, jako zastępczyni asystenta dyrektora Wydziału Laboratoriów, była dobrze znana. Gabinet Shannon znajdował się w pobliżu przedszkola ośrodka, więc chociaż nie poznała osobiście żony Broka, to w większość poranków widziała Raszondę, która w nawałnicy objęć i pocałunków zostawiała tam dwie córki. Wydaje mi się, że widziałam jakieś malunki waszych dzieci, powiedziała. Briana i Jasmine, prawda? Fioletowe dinozaury. <grym> Barney! potwierdził Broku uśmiechając się i chocząc. Wszystko jest dinozaurem Barneyem. Ściany pokoju Briany są nim upstrzone. Moss zrozumiała, jak to jest, że raszonda może pasować do broka. Pulchna, wysoka, zawsze promienna kobieta musiała doznawać ciepłego uczucia satysfakcji za każdym razem, kiedy rozśmieszyła swojego poważnego męża. — Przyjechałaś więc z okolic Clarksburga. To ile stąd? Godzina jazdy? Półtorej? — zapytał, wyławiając z kieszeni marynarki kopertę z kartą magnetyczną do drzwi. — Podał ją Shannon. — Wynajęliśmy w pobliżu kompleks pokoi. Nie wracaj dzisiaj w nocy do Clarksburga. Samego rana będziesz musiała znowu tutaj być. Dobrze, przenocuję. Powiedziała oceniając zmianę w zachowaniu Broka. Złagodniał odkąd zauważył jej protezę i od wspomnienia o żonie. Głębokie wody, rzekł, patrząc w niebo, chociaż pokrywa chmuru uniemożliwiała dojrzenie gwiazd. W dzieciństwie marzyłem o zostaniu astronautą. Dziadkowie zabrali mnie na przylądek Canaveral, żebym się przyjrzał startowi rakiety. To był najpiękniejszy widok do narodzin moich córek. Moz widziała mknące o świcie błyski ognia, rakiety wznoszące się i znikające z pola widzenia. To zawsze jest piękne. Za każdym razem, stwierdziła. Prześpij się, powiedział Brok. Mój zespół będzie nadal pracował w nocy. Spotkanie na temat postępów ze wszystkimi zaangażowanymi o dziewiątej rano, a potem konferencja prasowa. Kiedy odjeżdżała z Cricketwood Court, z Hunting Creek, pragnienie oddalenia się od tego domu czuła jak pieczenie barków i pleców. Hotel zarezerwowany przez Broka to był Best Western, znajdujący się bliżej Waszyngtonu w Pensylwanii, ale przed wjazdem na siedemdziesiątkę dziewiątkę zrobiła pętlę na parkingu Pizza Hut, który graniczył z Chartiers Creek. Tutaj została zamordowana Courtney w listopadzie w drugiej klasie liceum. Pizza Hut wyglądała tak samo jak zawsze. Niezmieniona od czasów, kiedy most była tutaj. Ceglany budynek z półkolistym, blaszanym dachem. Z tyłu dwa kontenery na śmieci. Niebieskie w świetle reflektorów jej auta. Zwłoki kortnej pozostawiono między tymi pojemnikami. Most policzyła godziny. Niemal trzydzieści trzy od czasu, gdy ostatni raz widziano Marianne Mersult. Shannon pojechała do hotelu, rozmyślając o swojej martwej przyjaciółce. Myśląc o zaginionej dziewczynie, o paznokciach zerwanych z palców dłoni i stóp zabitych. Czy Patryk Mersult zamordował swoją rodzinę? Gdzie był teraz? Most trzymała w bagażniku podręczną torbę z dwiema zmianami ubrań i kosmetyczką, będąc w każdej chwili gotowa do wyjazdu. Rozebrała się w pokoju hotelowym, odjęła protezę, usunęła wkładkę. Wilgotny podmuch, ostra woń potu rozbudziły ją na moment. Wzięcie prysznica było trudne z powodu braku uchwytów dla niepełnosprawnych. Ale kiedy woda zrobiła się ciepła, usiadła na krawędzi wanny, przerzuciła nogę ponad jej brzegiem, a potem ześlizgnęła się po emaliowanym wnętrzu i usiadła na macie antypoślizgowej. Lała się na nią gorąca woda. Umyła włosy, zużywając cały hotelowy szampon, starając się zmyć z siebie zapach rozkładu i krwi. Pozbawiona kuli wózka przemieściła się skacząc po wykładzinie, po czym wślizgnęła się pod świeżo wyprasowaną pościel i otuliła kołdrą. Przy opuszczonych żaluzjach i wyłączonym świetle pokój był cudownie ciemny, zimny. Obróciła się. Chciała zasnąć, ale ujrzała ciała kobiet i dzieci przedstawione w postaci wielkich, krwawych łuków i rozkwitających ran. Pomyślała o Merien, nadal żywej. — Proszę, niech będzie żywa — ale nie wiedziała jak dziewczyna wygląda więc jej wyobraźnie wypełniła podobizna kortnej gim a jej myśli pognały ku ostrzom siekier kruszących kości oraz ku ranom które się rozwierały niczym usta Spocona rzucała się na materacu zaplątana w pościel W pokoju unosiła się cierpka i wkładki protetycznej Usiadła i pomacała ręką po ciemku w poszukiwaniu pilota Wszystkie lokalne stacje donosiły o zamordowaniu rodziny w hrabstwie Waszyngton na przedmieściach Kanonsburga. Most przymknęła oczy, gdyż raził ją jaśniający coraz bardziej ekran telewizora. Ujęcia sąsiednich dachów z lotu ptaka, film z blokady szeryfa, jego zastępca z Czeplinowskim wąsikiem podciągał spodnie przy kozłach zapór. Pierwsze doniesienie o zaginionej zostało nadane przed piątą rano. Merien Trisha Mersult, lat 17, zamieszkała w Kanonsburgu w Pensylwanii. Na zdjęciu opalona, piegowata, w obciętych dżinsach i pod koszulce na ramionczkach, o włosach prostych, czarnych jak węgiel. Szanon zatchnęło na widok podobieństwa między zaginioną dziewczyną a jej przyjaciółką. Obie zwyczajnie piękne, o długich, ciemnych włosach. Moz była wyszkolona do podróży w czasie, przyzwyczajona do przeżywania przyszłych zdarzeń, jakby rozgrywały się na terra firma teraźniejszości. Ale to deja było czymś innym, jakby przyłapała świat na powtarzaniu się, dom, dziewczęta, jakby zobaczyła coś, czego nie powinna była widzieć mechaniczną powtórkę cyklicznego czasu. A może podobieństwo dziewczyn było czymś dużo rzadszym? Czymś jak druga szansa? Straciła kortnej, ale nadal mogła ocalić Merian. Shannon rozluźniła się w łóżku, pocieszyła tym, że ludzie będą szukali dziewczyny, że być może ktoś już ją widział, mógł wiedzieć, gdzie przebywa bezpieczna. Bezpieczna. Ale kiedy zasypiała, mając przed sobą zaledwie kilka godzin snu, most niemal czuła, że ciało dziewczyny stygnie. Apatyczna po śmierci Kortnej Shannon była nieśmiałą szesnastolatką. Gimowie poprosili ją, żeby towarzyszyła im podczas ceremonii w domu pogrzebowym. Wyczerpujący koszmar. Niezręczność, jaką było stanie obok Daviego przed kolejką żałobników i witanie gości. Kortnej, liliowo biała w pośmiertnym makijażu, wystawiona w aproksymacji snu. Kortnej zawsze powtarzała, że chce być pochowana w dżinsach ale ubrano ją w sukienkę zgniecionego aksamitu, z wysokim koronkowym kołnierzykiem niezbędnym do ukrycia tego, czego nie mógł zamaskować makijaż, rany na szyi. Kompletna nieruchomość zwłok, tak nienaturalnie sztywnych, że Shannon spodziewała się niemal, że jej przyjaciółka usiądzie, żeby się choć trochę poruszyć lub odetchnąć. Wychodząc z domu pogrzebowego, Shannon wyobrażała sobie, że umarła jakaś wersja jej samej, która zostanie pochowana wraz z kortnej. Była przygnębiona, wyalienowana, niezainteresowana nową wersją siebie, tą, która przeżyła. Mieszkała tylko z matką. Ojciec opuścił je, gdy miała pięć lat. W dość przyjacielskich stosunkach z matką, której jednak nigdy nie było w domu. Była albo w pracy, albo u Maggrogana podczas happy hours, które przeciągały się w długie noce picia. Mos dorastała skryta, wycofując się każdego wieczoru do swojego pokoju z rosnącą kolekcją płyt. The Misfits, The Clash, The Sex Pistols, Black Sabbath, albumy punkowe, które wybierała z pudeł winyli w sklepach z CD. Po prostu leżała na łóżku ze słuchawkami na uszach, w ciemności, zagubiona w pejzażach dźwięku. Całkowicie zmarnowane lata. Te ostatnie w ogólniaku. Pijana od Jacka Danielsa z wiśniową Coca-Colą lub jakiegokolwiek innego alkoholu, który ktoś przemycił na parking w porze lunchu. Nieobecna we własnej skórze niemal wyleciała ze szkoły, ale tylko niemal gotowa siedzieć po prostu w domu, gdyby musiała, gotowa pracować w tej samej firmie telemarketingowej, w której pracowała jej matka. Ale jej trener zauważył to, pociągnął zapewne sznurki i zapewnił most częściowe stypendium na Uniwersytecie w Virginii Zachodniej. Trzy lata po tym, jak straciła Kortnej, Shannon została wezwana, żeby zeznawać przeciwko zabójcy przyjaciółki. Siedziała w sądzie hrabstwa Waszyngton, mając na sobie robocze ciuchy matki, i odpowiadała na pytania dotyczące nocy, kiedy umarła Kortnej. Rodzice przyjaciółki słuchali jej zeznań. Matka Kortnej chlipała, zabójca Kortnej słuchał beznamiętnie. Moss nie wypierała się nigdy swojego braku empatii wobec człowieka ćpuna-menela, który zamordował jej najlepszą przyjaciółkę. Pragnęła jego śmierci. Okropnej albo dożywocia, bez możliwości zwolnienia, jakiejś zemsty, jakiejś sprawiedliwości. Wyrok poznała dopiero później. Zabójca dostał dożywocie z możliwością wyjścia po dwudziestu ośmiu latach, ale to wydawało się niewystarczające. Jej wściekłość, że ten człowiek będzie żył i może wyjść kiedyś na wolność, przebiła się przez dławiącą ją mgłę smutku. Pierwszy semestr drugiego roku studiów, pijackie weekendy i dziesięciodolarowe działki narkotyków ustąpiły miejsca pracy okresowej. Wybrała kierunek studiów kryminologię i dochodzeniówkę i załatwiła sobie staże w biurze koronera hrabstwa Waszyngton odpowiadający wymogom jej kursu. Z początku nieśmielona praktyką, ale biuro lekarza sądowego stanowiło przyjemne miejsce na spędzenie popołudnia. Kobiety były wdzięczne za pomoc i skore do psucia jej. Gawędziły z nią antykoncepcję i muzyce, podczas gdy ona pełzała na czworakach, porządkując ich szafki na akta. Doktor Radowski, koroner, witał ją każdego ranka, ale utrzymywał przyjacielski dystans. Alkoholik, powiedziały jej urzędniczki, homoseksualista, co było powszechnie wiadome, i chociaż jego twarz bywała niekiedy lśniąca i zaczerwieniona, kiedy wracał z przedłużonych lunchów, to był niezmiennie uprzejmy. Częściej współlokatorek przerażało to, czym się zajmowała. Czułem dłości na myśl o zwłokach, ale Moz dostosowywała bez wahania swoje zajęcia na uczelni do godzin stażu i przekonała się, że w każdy czwartek wyczekuje 12.20, i dwadzieścia, kiedy pojedzie swoim bananowo-żółtym Sandbert Sunbird 79. do Waszyngtonu, żeby zdążyć na pierwszą do biura koronera. Zdenerwowana, ale nie przestraszona, kiedy Radowski pozwolił jej pierwszy raz asystować podczas sekcji, ubrana w laboratoryjny kitel, okulary ochronne i rękawiczki, niczym dziecko bawiące się w naukowca, stała zaledwie metr od patologa przygotowującego zwłoki 64-letniej kobiety, którą znaleziono dopiero po telefonie sąsiadów skarżących się na smród z mieszkania obok. Mos ogarnął pierwszy powiew w woni ludzkiego rozkładu Lepko słodki gryzący fetor, ale ciekawość zmusiła ją do wzniesienia się ponad obrzydzenie. Procedura była niekiedy chirurgiczna, cięcia skalpelem i dysekcja, albo nieoczekiwanie brutalna, kiedy Radowski posługiwał się sekatorem, żeby przeciąć klatkę piersiową lub, rozcinał czaszkę piłą przemysłową, która z przenikliwym piskiem zasypywała pomieszczenie pyłem. Asystent Radowskiego płukał w zlewie wnętrzności kobiety, lejąc wodę na naręcza i jelit i napełniając pomieszczenie smrodem odchodów. Ten sam asystent rzucił dowcip, kiedy znalazł w żołądku denatki częściowo strawione Twinkies. Przetrwałyby wieczność. Radowski pozwolił Shannon podtrzymać serce zmarłej. Dzierżyła je ostrożnie w stulonych dłoniach, bardziej jak ptaka ze złamanym skrzydłem niż martwy miesiąc. Zdumiona jego wagą, tym o ile serce było cięższe od jej wyobrażeń na ten temat. Żeby dotrzeć do niego, Radowski potrzebował skalpela do rozcięcia worka okołosercowego w klatce piersiowej trupa, osierdzia, w którym płyn surowiczy rozlał się na płytę ze stali nierdzewnej i wyłożoną płytkami podłogę. Połóż je tam, żeby mógł je zważyć. Moc zrobiła co jej kazał, kładąc serce na ociekaczu, żeby je osuszyć. Popatrz tutaj. Powiedział Radowski jakiś czas później, podtykając jej pod oczy jeden z narządów. Patrzysz na to, co stanowi przyczynę śmierci: wątroba. Zauważ ciemnofioletową barwę, strukturę niczym zmierzżony węgiel drzewny. Zdrowa wątroba wygląda jak płeć mięsa, który mogłabyś kupić w supermarkecie. Różowawa i gładka to jest marskość. Denatka zapiła się na śmierć. Śmierć jest niedzieloną z nikim intymnością, myślała czasami Shannon, znajdując spokój w naukowej atmosferze kostnicy. Śmierć i strata jej bliskimi towarzyszkami. Przyjaciółka nie żyła, a ojciec odszedł. Pokaz autopsji pomógł jej zamknąć doświadczenia ze śmiertelnością. Śmierć mogła nadal stanowić tajemnicę, ale kompletność życia ludzkiego mogła zostać podsumowana w teczkach na akta, w postaci miar i wag. Akademiki znajdowały się w Morgantown, ale podczas letnich wakacji wynajmowała górny poziom w bliźniaków w Dormont, skąd dojeżdżała do centrum Pittsburgha, żeby dorobić. Jedna z dziesiątek sekretarek w Buchanan Ingersoll, biurze prawniczym USX Tower. Jej biurko zagracały kanciasty monitor komputerowy i elektryczna maszyna do pisania, a stalowy regał za jej plecami był szarym morzem posegregowanych alfabetycznie teczek. Nosiła się modnie, gdy miała 21 lat. Wojskowe kurtki z ozdobnymi epoletami, duże złote kolczyki, lśniąca czerwona szminka i tipsy w panterkę. Starsze kobiety nazywały ją Madonną być może był to komplement. Codziennie rano godzina w łazience i kilka wizyt w damskiej toalecie w trakcie popołudnia, żeby natapirować włosy i spryskać je lakierem, nadać puszystość nastroszonym lokom końskiego ogona zebranego frotką. W przerwach na papierosa współpracownicy odsuwali się od niej w obawie, że jej głowa może stanąć w płomieniach. Podręczniki kryminologii i medycyny sądowej w czasie lunchów jedzonych na Market Square, kubełek z woskowanego kartonu ze smażonymi ostrygami i frytkami po południu. Podszedł do niej mężczyzna w sportowej kurtce i krawacie w popularny turecki wzór. Zajął miejsce naprzeciwko, nie zawracając sobie głowy pytaniem, czy może się przysiąść. Przewrócił okładkę jej książki. Wstęp do kryminologii. Teorie, metody i zachowania przestępcze. Wydanie drugie. Dowiedziałaś się, dlaczego ludzie robią to, co robią? zapytał. Przyzwyczajona do biznesmenów i prawników z Grand Street, którzy wkręcali się w jej towarzystwo, którzy uważali, że sekretarki z centrum istnieją tylko dla ich przyjemności, zachowywała się lekceważąco, póki nieznajomy nie pokazał swojej odznaki. Kryminalne biuro śledcze marynarki wojennej o którym nigdy nie słyszała. Nawet wtedy pomyślała najpierw o tym, że coś się stało jej matce podczas jednej z popijaw. Werbujemy najlepszych i najinteligentniejszych, oświadczył. Nos zastanowiła się, co to ma z nią wspólnego. Dobra, odparła. I przedstawił się jako agent specjalny O'Connor. Jedna z twoich wykładowczyń zaproponowała cię jako ewentualną kandydatkę do federalnych organów ścigania, wyjaśnił. Jest pod wrażeniem Twoich osiągnięć. W porządku, powiedziała Shannon, zastanawiając się teraz, która z wykładowczyń i czy to jakaś podpucha. Ma Pan jakieś ulotki reklamowe, czy coś takiego? Przewiduję się do konkretnego wydziału, odparł O'Connor. Chciałem poznać Cię osobiście, zanim przedstawię Ci propozycję. Nie rekrutuję zwykle w ten sposób, ale mam już powód, żeby uważać, że staniesz się znakomitą agentką. Niemniej muszę być tego pewny, zanim cię zwerbuję. Może to wkręt marketingowy. Rozpowszechnienie jej nazwiska i adresu, żeby ją potem bombardować niechcianymi reklamami pocztowymi i telefonami od akwizytorów. W każdej chwili może poprosić ją o dwadzieścia dolców, żeby zapewnić jej miejsce w programie albo o datek. Moje akta nie mogą się panu wydawać aż takie dobre, powiedziała starając się sprawdzić blef faceta. Niewiele brakowało, żeby nie zrobiła matury. Twoja przeszłość odgrywa pewną rolę. Interesuje mnie odzyskana przez ciebie koncentracja, Twoje obecne zaangażowanie. Niektórzy marnieją w ogólniaku, a rozkwitają na studiach to mi odpowiada. Nie chcę błyskotliwych dzieciaków, które się wypalą w kilka lat. Czytałem Twoją pracę na temat obowiązku bronienia praw najsłabszych przez silne społeczeństwo. Przy czym ofiary brutalnych przestępstw są tu najbardziej bezbronne. Przepisałaś to skądś, czy to Twoje własne przemyślenia? Niczego nie skopiowałam. Twój referat mnie poruszył, powiedział Okonor. Płomienny. Interesuje mnie wyrażona przez ciebie pasja, Shannon. Sądzę, że mogłaby cię wspierać w tym, co mam na myśli. Miałam przyjaciółkę, wyjaśniła Moss. To stanowi powód, dla którego zainteresowałam się sądownictwem karnym. Okazuje się, Shannon, że mam ulotkę, którą mogę ci dać, rzekł Okonor. Do dyplomu zostało ci ile? Rok? Zanim zaczniesz szukać pracy, zostaniemy zreorganizowani. Jeśli wówczas będziesz miała tę samą pasję, co teraz, jeśli zdecydujesz się aplikować, wyślij podanie bezpośrednio do mnie. Zapisała jego adres pocztowy: Budynek 200, Washington Navy Yard. Na odwrocie ilustrowanej reklamówki mężczyźni i kobiety w wiatrówkach wachty na pokładzie lotniskowca. Jej ojciec był marynarzem na pancerniku USS New Jersey. Pod koniec lat 60., ale Szanon niewiele wiedziała o jego służbie. Na miesiąc przed dyplomem wysłała zestaw dokumentów do Kryminalnego Biura Śledczego Marynarki Wojennej oraz podania do lokalnych wydziałów policji i biur prokuratorów okręgowych w Virginii Zachodniej i Pensylwanii. O'Connor zadzwonił przed upływem tygodnia, poprosił ją, żeby zgłosiła się w bazie Oceana w Virginii w celu rozpoczęcia procesu kwalifikacyjnego. Zarezerwuj czas, powiedział. Zagubiona w marzeniach na jawie o przydziale na pokład któregoś z ociążałych okrętów przecinających stalowe wody oceanu, wyobrażając sobie, że w jakiś sposób ma we krwi marynarskie doświadczenie ojca, wyznaczonego dnia poczuła zaskoczenie, kiedy się przekonała, że przechodzi przez bramę bazy lotniczej imienia Apolla Sołczeka, a nad jej głową przelatuje eskadra FA-18 Hornet. Okonor zwerbował dwunastoosobową grupę. Moz była jedną z zaledwie trzech kobiet, a przed upływem kilku dni odpadli dwaj faceci, nie mogąc podołać fizycznym wymaganiom instruktorów. Szanon zorientowała się, że nie tyle prowadzi się z nią rozmowy kwalifikacyjne, ile coś się z niej wyplenia. Godziny pływania w basenie ze sprzętem do nurkowania założonym na kostium kąpielowy. Okresy wirowania w symulatorze przyspieszeń, podczas których znosiła narastające przeciążenia, aż oczy uciekały jej w głąb czaszki i traciła przytomność, po czym odzyskiwała ją i wirowała dalej. Rekrutom wydawano skromne posiłki i skoszarowano ich w sypialni z piętrowymi łóżkami, w której miejsce było tylko na sześć osób. Jedna łazienka na nich wszystkich pudełko wilgotnych chusteczek zamiast prysznica. Spartańskie warunki nadwyrężały niektórym nerwy, ale Mose zaadaptowała się całkiem szybko. Jej sportowa przeszłość dała jej wytrzymałość, zapewniła kontrolę umysłu nad ciałem. Pod koniec piątego tygodnia zostało tylko siedmioro rekrutów. Shannon była jedyną kobietą. Podczas uroczystości odbywającej się w jednej z sal wykładowych, Okonor przedstawił wyniki każdego z nich wraz z propozycją. Zgłoś się w Navy Yard w budynku 200, gdzie zostaniesz przyjęty z otwartymi ramionami, żeby rozpocząć satysfakcjonującą karierę agenta służb federalnych. Albo zostań na miejscu. Jeden mężczyzna wstał i wyszedł, ale reszta pozostała przy swoich pulpitach skonsternowana i podekscytowana, gdy O'Connor wręczał im t-shirty w kolorze leśnej zieleni oraz certyfikaty z ich nazwiskami. Przyjęcie przy kawie i cieście z prostokątnej formy. Polecenie przebrania się w mundury lotnicze przed upływem godziny. Po zapadnięciu nocy absolwenci wsiedli na pokład odrzutowca o nazwie Ogopogo z wężem morskim namalowanym wzdłuż zwężającego się stożkowo dziobu. Samolot to był Kormorant, długi i elegancki, w barwie obsydianu, wyglądał jak SR-17 Blackbird, ale był większy, rozmiarów małego liniowca pasażerskiego. Okonor i jego uczniowie zapili pasy bezpieczeństwa i jego pogo wystartował. Moz była ogromnie podekscytowana, kiedy kormorant wyzniósł się z ogromnym przyspieszeniem i wyrwał z okowów grawitacji. Półksiężyc oświetlonej ziemi, rozsypane brylanty świateł miast na odległym globie. Shannon poczuła w piersi oszałamiającą błogość nieważkości. Jej włosy niczym kula dmuchawca, póki nie związała ich w kok. Okonor był pierwszym, który odpiął uprząż i unosił się swobodnie. Rysy jego postarzałej twarzy nagle dziecinne, reszta poszła w jego ślady, pokrzykując wesoło z powodu swobodnego spadania niczym dzieci na trampolinie. Moc odbiła się ze swojego miejsca i płakała otwarcie z radości. Ale łzy gromadziły się jej w oczach jak kreiste kulki i piekły, aż wytarła je rękawem i się roześmiała. Krajobraz księżycowy był jeziorem ciemności. Podeszli do stacji Black vale, placówki lunarnej, będącej jak tajne miasto zbudowane w kraterze Dedala o średnicy 100 kilometrów po tej stronie księżyca, która nie zwraca się nigdy ku ziemi. Zbocza wyniosłych krawędzi krateru były tarasowate, niczym potężne stopnie schodzące ponad 3 kilometry w głąb ku rozległemu podłożu Niecki. Nikt się nie odezwał, gdy ujrzeli po raz pierwszy lunarne wyrzutnie startowe. Budynki i pasy startowe Black Veil vale były obramowane światłami. Rozkład przypominał most szyby naftowe w Virginii zachodniej i Pensylwanii, wieża kontroli lotów, iglice ze stali i jasnych świateł, niczym rusztowanie instalacji wiertniczej. W Black Veil vale cumowało siedem statków potężnych pojazdów wielkości okrętów podwodnych klasy Ohio chyba nowe statki eleganckie i kanciaste. Jak figurki origami. To są terne, powiedział O'Connor, pokazując po kolei każdy z siedmiu pojazdów. Spójrzcie tam. Ich silniki były generatorami makropola piany kwantowej firmy Brandt Lomonaco, wyjaśnił. Osiągnięciem techniki wojskowej, pozwalającym na podróże w głęboką przestrzeń i głęboki czas. Od wieży na kształt listków koniczyny rozchodziły się płyty startowe i lądownicze połączone siecią dróg i ścieżek kołowania, które prowadziły do hangarów i zbiorowiska białych kopół mieszkalnych i warsztatowych, biur i laboratoriów. O'Connor wyjaśnił, że plany statków dowództwa marynarki kosmicznej, szryków, kormorantów i ternów – zostały sprowadzone z przyszłości odległej o niemal 600 lat i dostosowane do rosnących zdolności wytwórczych przemysłu lat 70. i 80., kiedy zbudowano większość floty. Innowacyjne przedsięwzięcia inżynierskie prowadzone w firmach Boeing, McDonnell Douglas, Lockheed Martin i Northrop Grumman Kormoranty używały ulepszonych silników Harriera jako zespołów sterujących, których krótkie impulsy odrzutu korygowały obrót statku, kąt nachylenia i zejście z kursu. Ogopogo wylądował na płycie numer cztery, jak owad siadający na liściu. We wszystkich iluminatorach było widać rozległe równiny szarego pyłu oświetlone przez reflektory. Na księżycu wszystko spadało powoli. Przy słabszej grawitacji, moc się wydawało, że opada w wodzie. Miała dwadzieścia dwa lata. Była przytłoczona wojskowymi tajemnicami i cudami, złożonością dowództwa marynarki kosmicznej działającego poza wiedzą opinii publicznej. Tych kilka pierwszych tygodni trwającego nadal szkolenia z wykładami w solarium z lampami kwarcowymi, spaniem na piętrowych pryczach, odnajdowaniem drogi w szklarniach i korytarzach, nauką o statkach floty, było podobnych do snu. Shannon została przydzielona do grupy bojowej Tern Okonora na pokład USS William McKinley i wystartowała ku głębokim wodom. Przed upływem dwóch miesięcy od przyjazdu do Virginia Beach podróżowała do terminusa ludzkości i żeglowała po najdalszych rejonach galaktyki Andromedy, skąpana w świetle gwiazd, które nie dotrze do Ziemi jeszcze przez dwa i pół miliona lat. Dziennikarze opanowali główny korytarz budynku Rady Miejskiej w Kanonsburgu. Reporterzy błagali o wypowiedź na temat wielokrotnego zabójstwa i zaginionej dziewczyny. W gmachu mieściło się biuro burmistrza oraz posterunek policji, ale wszyscy wydawali się nieprzygotowani na ogromne zainteresowanie mediów, pomyślała Moss, przepychając się przez gromadę fotoreporterów. Pokazała dokumenty policjantowi i podpisała się przy swoim nazwisku na wydrukowanej liście upoważnionych, zanim została wpuszczona do sali konferencyjnej. Jakiś starszy mężczyzna, ktoś z Rady Miejskiej, zauważył jej protezę i odsunął się na bok. Oparł dłoń na jej plecach, kiedy go mijała, a ona zesztywniała pod tym dotknięciem. Bardzo znajomym, gdyż jego palce zatrzymały się na skraju paska jej stanika. Uśmiechnął się, pokazując, żeby szła dalej. Szarmanski, we własnym mniemaniu, albo Ojcowski, ale czuła jego dotyk między łopatkami, póki nie przeszła na drugi koniec pomieszczenia. Nadal kilka minut do dziewiątej. Kilkoro członków grupy operacyjnej zajęło już miejsca przy ustawionych w podkowe stolikach bankietowych. Shannon znała ich twarze z poprzedniej nocy, głównie ludzie z FBI. Ale ich zachowanie się zmieniło. Boleść z powodu śmierci mersultów rozwiała się w świetle dnia, zastąpiona przez świeżo nałożony żel do włosów i czyste ubrania. Styropianowe kubki z kawą, pączki w białych pudełkach na czarnym stole. Ktoś pomachał do niej, pragnąc zwrócić na siebie jej uwagę. Mężczyzna o piaskowo-blond włosach i szczęce ciemnej od Szczeciny zapowiadającej brodę. Ma ciepły uśmiech, pomyślała Mos, który zmiękcza jego skądinąd surowe rysy. Blado niebieskie oczy, z opadającymi powiekami, zamyślone. Agentka specjalna MOS? Zapytał. Filip Nestor. Rozmawialiśmy zeszłej nocy przez telefon. Tak, oczywiście, odparła. Szanon. Mam dla ciebie miejsce, powiedział. Brock poprosił mnie, żebym się tobą zaopiekował. Zjeżyła się na to zaopiekowanie się, poza tym i tak nie miała ochoty meandrować między krzesłami. Nie chce się pchać na afisz. O, w porządku. Dobra, jasne. Przystał Nestor i oparł się obok niej o ścianę. I nie chodzi o zaopiekowanie się tobą, to bardziej współpraca. Dodał, odczytawszy szybko jej ton. Pamiętała jego głos z rozmowy minionej nocy, zaniepokojony, pełen smutku. Teraz spokojny, miły głos, pomyślała. Brok uważa, że powinnaś mieć pełny dostęp, ale ponieważ ma na głowie mnóstwo spraw, ciągnął wskazując machnięciem pokój. Będę twoim łącznikiem. Lubi aktywność fizyczną na świeżym powietrzu, domyśliła się. Nieprzesadnie wysportowany, w przeciwieństwie do stałych bywalców siłowni, o bardziej napakowanych ciałach. Miał na sobie czekoladowo-brązowe sztruksy, kontrast z szarymi czy beżowymi spodniami noszonymi przez jego kolegów – Rękawy koszuli podwinięte do łokci, bez rękawnik i krawat, wygląd profesorski pomimo plakietek FBI, które nosił na smyczy na szyi. Nie pamiętam, żebym widziała cię zeszłej nocy odezwała się. Byłem tam, widziałem cię, kiedy przyjechałaś odparł, ale robiłem. Wykonał gest sugerujący kombinezon ochronny.